Że co, że co? Kocham cię, nie, ty zmieniasz mnie. A ja. Chcę ci dziękować ze wszystkich sił. Dlatego, że dajesz mi siebie, bym na wieki żył. O Panie Jezu, chcę wyznać się. Że co? Kocham Ciebie, ty zmieniasz mnie. A ja. Chcę ci dziękować ze wszystkich sił. Mój brat odrzuca szczęście, zakładając, że ty już tym światem nie opiekujesz się. Pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Pozdrawiam wszystkich tutaj zgromadzonych. Podziwiam tak dobrą formę, pomimo że przeszliście już parę kilometrów, to w dalszym ciągu wszyscy są w pełni sił. Gratuluję tego. Cieszymy się bardzo z waszej obecności. Pozdrawiam od księdza biskupa ordynariusza, księdza biskupa Mariana. Witam wszystkich serdecznie u stóp Matki Bożej Miętej, bo chrześcijanin nie może być smutny. Także jeszcze raz pragnę was serdecznie powitać. Witam szczególnie tych, którzy są na Opłotkach, bo pewnie się zmęczyli, ale pomachajcie ręką, że żyjecie. Pomagajcie ręką. Żyją i siostry nawet żyją. Brawo. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław tę sól, która chroni przed zepsuciem, dodaje smaku naszym pokarmom. Spraw, aby była dla nas znakiem i wezwaniem, że mamy być w tym świecie solą, która chroni świat przed zepsuciem i nadaje ewangeliczny smak życiu naszemu i naszych bliźnich. Niech nas uświęca i szczerze od napaści złego ducha. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Co ich zobaczą, uznają, że są oni szczepem błogosławionym Pana. Ogromnie się weselę w Pana. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zabój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Jak wrócimy do swoich domów, to chociaż troszeczkę tych klejnotów musi być w nas widać. Żeby wszyscy, którzy nas zobaczą w domu, nasi rodzice, bracia, powiedzieli: to jest szczep błogosławiony Pana. Próbujmy tak przeżyć to spotkanie nasze, żeby nas tak Pan Bóg ubogacił, żebyśmy tego doświadczyli, żeby nas Bóg rzeczywiście przemieniał. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się,
Cię Pan i Zbawca, On zwyciężył śmierć. Święty, aby byli odważni i mężni. Namaść ich Duchu Święty. Duchu Święty. Natchnij ich, Duchu Święty, aby dawali nam przykład życia. Natchnij ich, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, aby wiele dusz zbawić dla Chrystusa. Przyjdź, Duchu Święty. Napełnij ich, aby nie bali się odrzucenia, cierpienia i śmierci. Napełnij ich, Duchu Święty. Namaść ich, Duchu Święty, aby byli święci. Namaść ich, Duchu Święty. Ksiądz Sławomir Sarek, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Spotkanie, które przeżywamy, to już 11. diecezjalny Dzień Młodzieży w Wiślicy, który rozpoczął ksiądz biskup Marian Florczyk przy współudziale miejscowego proboszcza ówczesnego księdza prałata Zygmunta Pawlika oraz przy współpracy różnych ruchów apostolskich z naszej diecezji. To 11. spotkanie przeżywamy pod hasłem Bądź solą ziemi, nadaj życiu smak. Chcemy zobaczyć, że Bóg przez sakrament chrztu uczynił nas solą.
ale to od nas zależy, czy staniemy się solą dla świata. Spotkanie, w którym przyszło nam uczestniczyć, zgromadziło blisko 1000 młodych osób wraz z duszpasterzami, katechetami, siostrami zakonnymi, którzy przyjechali prawie ze wszystkich dekanatów naszej diecezji. W czasie tego czuwania zostaliśmy posoleni. Nie tą solą doczesną, ale tą solą, którą jest Słowo Boże. I teraz czekamy na to, że ona wyda owoc, że w naszych parafiach będą powstawać nowe wspólnoty, grupy, które pomogą młodzieży utrwalić to dobro, które zostało tutaj zasiane. Finałem tego naszego spotkania jest Eucharystia, którą za chwilę będzie sprawował ksiądz biskup Kazimierz Gurda przy współudziale pasterzy, duszpasterzy młodzieży, a potem zakończymy koncertem zespołu Love Story, który pięknie śpiewa o miłości i o tym, jak warto posolić to życie. Mam na imię Magda, pochodzę z parafii Białogon. Na Wiślicę jeżdżę co roku od 4 lat. I w tym roku hasłem przewodnim była sól. My jesteśmy solą ziemi, tak? Dzieliliśmy się solą, dostaliśmy sól i powinniśmy się ją dalej dzielić. I to jest właśnie ważne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 11 lat temu tutaj po raz pierwszy było spotkanie młodzieży naszej diecezji przy najstarszej chrzcielnicy. Tu sięgamy korzeniami naszego chrześcijaństwa. Prawie 100 lat wcześniej niż oficjalny chrzest Polski docierali tu misjonarze wysłani przez Cyryla i Metodego z Moraw i głosili prawdy Chrystusa. Wszystko wskazuje na to, że misa chrzcielna to faktycznie misa chrzcielna i faktycznie Kościół świętego Mikołaja, który powstał na początku X wieku, to te najstarsze ślady chrześcijaństwa, które są na ziemiach polskich. Cieszę się, że w tym roku nam dopisuje pięknie pogoda, że mamy dużo młodzieży. Z Włoszczowy przyjechał autokar 2 prefektów, katechetki są i ja też dojechałem, żeby razem z nimi przeżywać to spotkanie w Bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny Wiślicy. Bóg zabierz. A tym, z czego wyrastamy, to jest nasz chrzest.
I to jest ten moment najistotniejszy i najważniejszy. I bardzo się cieszę z tego, że dzisiaj przypominaliśmy sobie o tym, w którym dniu zostaliśmy ochrzczeni, przyjęliśmy łaskę chrztu. To jest dzień, który jest bardzo istotny dla każdego, kto wierzy w Jezusa. Myślę, że właśnie sakrament Chrztu Świętego nas do czegoś zobowiązuje, stawia nam zadanie, że oto w tym świecie, w którym żyjemy, z woli Jezusa mamy stać się solą ziemi. A więc kimś ważnym. Mamy być tymi, którzy pozwolą, aby ta ziemia trwała, bo sól daje właśnie możliwość przetrwania. I to możliwość przetrwania w najtrudniejszych warunkach, bo przecież właśnie po to dodajemy soli do różnego rodzaju potraw, aby one były trwałe, aby przetrwały jakoś moment trudny dla nich, żeby zostały zachowane do tego, aby można było je używać. A więc my też musimy się czuć odpowiedzialni za ten świat, który nas otacza, aby on mógł przetrwać, aby on mógł dalej istnieć, ale był jednocześnie żywy, żeby on nie umierał. Ten świat wokół nas. Bo możemy zauważyć, że rzeczywiście świat, w którym żyjemy, jego dotyka jakaś wielka choroba. Jakoś nie widzi człowiek dzisiaj w wielu sytuacjach, nie widzi jakiegoś spojrzenia pewnego nadziei. Raczej widzi tylko to, co jest trudne, to, co jest niekorzystne, to, co go jakoś gnębi. Przytłacza, nie potrafi otworzyć się i zobaczyć, że ten świat rzeczywiście jest piękny, że nie dostrzega w tym świecie kogoś, to ten świat czyni piękny. Nie doświadcza, nie zauważa w tym świecie Pana Boga. Nie widzi Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, jeżeli my chcemy być solą ziemi, to mamy tylko to jedno zadanie. Niewielkie. Aby umieć dzisiejszego świata, którego dotyka kultura śmierci, jak to mówił nasz błogosławiony Jan Paweł II, żebyśmy mieli pokazać, że jest światło nadziei, że jest ktoś, kto pokonuje śmierć, jest ktoś, kto pokonuje grzech, jest ktoś, kto pokonuje zło na tym świecie. Że jest w nim Chrystus. I w nim jest nasza nadzieja. Bo człowiek ochrzczony jest tym, który trwa przy Chrystusie. Jeżeli chce być solą ziemi, musi trwać przy Chrystusie. Musi być z nim złączony. Właśnie tak, jak się to stało w sakramencie Chrztu Świętego. I moi drodzy, wiemy, że mamy być solą ziemi. W jaki sposób najdoskonalszy możemy to jakoś zrealizować? Myślę, że dzisiejsze święto jakoś pokazuje nam tę osobę, która pozwala nam jakoś zobaczyć siebie i odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak zrealizować to zadanie, które Pan Jezus przed nami stawia. Tą osobą jest Maryja. Ta, którą dzisiaj czcimy jako niepokalane jej serce. Maryja, niepokalane serce Maryi. Czcimy ją, a ona nam pokazuje, że jej życie było całkowicie w pełni związane z Jezusem Chrystusem, z Panem Bogiem. Widzimy ją jako tę, która jest rzeczywiście bardzo piękna. Podziwiamy ją. Ma ona piękne serce. Napełniona jest Duchem Świętym. Wypełniona jest miłością i ogromnym zaufaniem do Boga i do ludzi. I może zastanawiamy się nad tym, jak to się stało, że właśnie ona jest tak pięknym człowiekiem i ona jest tą, która
pokazywała ciągle, dzięki tej jedności z Jezusem, tej jedności z Bogiem, pokazywała, w jaki sposób my mamy postępować, kim my mamy być. I dlatego tak bardzo potrzeba nam jest tego zrozumienia, że jedyną szansą tego ostania się dzisiaj w świecie nas, to jest to trwanie tak jak Maryja, trwania przy Jezusie, trwania blisko Niego, wierzenia, zawierzenia, zaufania, bo inaczej nie odnajdziemy się jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący. Życzę Wam, moi drodzy, właśnie tego, żeby to spotkanie dzisiejsze, żeby ono zaowocowało w Was właśnie takim większą świadomością tego, kim jesteśmy. I żebyśmy z radością mogli powiedzieć wobec tych, którzy może wątpią, może nie wierzą, żebyśmy zawsze mogli powiedzieć: wierzę, ja wierzę w Jezusa. On jest moim Bogiem i Panem. On jest moją mocą, a ja chcę być i jestem tą solą ziemi i dla Ciebie, i dla każdego, kto tego potrzebuje